Robię to pierwszy raz w życiu. Jezu, jak jestem niewyspany w ogóle. No to nie wiem, jak to będzie. Nie atakuj mnie. Uff, ale... Ej. Ale tu jest syf, muszę to umyć. Myślę, że to będzie spoko. No i zapraszam was do tego, żeby oglądać. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Z tej strony Łukasz, podróżowanie przez V. Nie ma dzisiaj z nami Kasi, ponieważ ona poleciała do Polski, ale ja jestem z naszą kotką Ari, która jest tutaj i która wchodzi w wiek dorosły i zaczyna mi tutaj, że tak powiem, znikać i uciekać i dokazywać, więc mam tutaj 7 światów z tym kotem, ale jest cudownie. Dzisiaj nie będziemy budować żadnych jakichś wielkich konstrukcji, nie będzie tutaj dużych prac budowlanych. Dzisiaj będzie takie utrzymanie na działce. Muszę tutaj po prostu posprzątać, bo ostatnio byłem zaoferowany tą pergolą, altaną i czekam, trochę rzeczy jest do zrobienia. Trzeba podłączyć wodę tutaj, trzeba rozmontować stary śmietnik, przenieść drewno, które przywieźli jakiś czas temu. Osy i pszczoły tutaj chcą założyć gniazdo na zimę i przylatuje tu cały czas chmara os. Pomimo tego, że zamontowałem taką siatkę parę dni temu, to one po prostu umieją się przedostać jakimiś szparami. Cwaniary. No i tyle po prostu dzisiaj będzie, a później jak już to zrobię, to już na pewno nie dzisiaj, ale w tym odcinku, to zamontuję rynny w naszej altany, żeby dopełnić projektu, żeby już wszystko było tip-top, żeby po prostu woda nie zacinała, jak będzie padać deszcz i żebyśmy mogli też tą wodę zatrzymać w przyszłości i wykorzystać ją na przykład do podlewania ogródka. Takie plany na dzisiaj i na najbliższe kilka dni. No i zapraszam was do tego, żeby oglądać, komentować, lajkować, a te osoby, które nie subskrybują, to zachęcam was do tego, abyście przycisnęli przycisk subskrybuj. Was to nic nie kosztuje, to nie jest subskrypcja, za którą się płaci, a nam to bardzo pomaga w wzrastaniu na naszym kanale, no i też w zarabianiu z reklam na YouTubie. Dziękuję wam bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy już nas subskrybujecie. Nie przeciągając, zapraszam do oglądania. Ari, idziemy. Chodź, idziemy na polko. No, zakręcaj. Teraz odkręcamy i zakręcamy. Dobra, to jest zrobione. To była jedna z naszych pierwszych konstrukcji z przywiezionych palet kupionych w hurtowni warzywnej. Bougainville muszę przenieść. A coś kurczę marnieją. Chyba tęsknią za Kasią. Ari, trzeba troszeczkę pomóc tym bougainville. Mogłabyś je załatwić? Jakiś nawóz albo coś w tym stylu? O, dokładnie. To jest nasza ogrodniczka. Kić. Arusia? A i nasza pomocnicza w ogrodzie. Gdzie mam dać tego kwiatka, kocie? To jest kwiatek, który rośnie na 3 do 5 metrów, a może i nawet więcej. Takie wielkie po prostu za parę lat. Takie będzie to duże jak ta oliwka. I musi po czymś się piąć. Po pergoli ślicznie by było, ale jeszcze nie. Chyba, że z drugiej strony pergoli. No nie wiem, muszę się zastanowić. Myślałem, że to zostawię tutaj. Będzie cieszyć oczy, bo jest blisko kampera. Oh my god. Zużyłem czapkę. O wow. Zrobię jej takie sznureczki albo wbiję takie patyczki, żeby sobie mogła rosnąć po tym i zobaczymy. Jak Kasia wróci, to zadecyduje co dalej.
Dzięki temu zabiegowi mam teraz dużo bliżej do kranu, żeby uzupełnić wodę w wanie. Jako ciekawostkę, nie, chyba wam tego nie pokazywałem, jakiś czas temu kupiłem taki korek, który jest na szybko złączkę. I bardzo fajna sprawa. Wystarczy po prostu wkręcić w miejsce korka takiego zwykłego. Połączyć węża. No i włączyć wodę. Już się napełnia, nie trzeba tu stać, pilnować. Odpowietrzenie działa, wszystko super. Wystrugałem trochę, ale wieje silny wiatr i ten pył po prostu się unosi. Wystrugałem trochę tych patyczków, ale tak sobie pomyślałem, że jak je wbiję do ziemi, to one mogą odżyć. Więc owinę je folią, te końcówki, które idą do ziemi. Taki pomysł, patent po prostu Łukasz wymyślił. Może głupi, a może mądry. W sensie patent. Czy mi to nie kiełkowało? Bogenwille, rośnijcie! Zepnę to trytytkami, bo nie za bardzo mam pomysł, czym to miałbym spiąć. Więc użyję tego, czego używam w warsztacie. Może to będzie się trzymać. Arusia, co to za patyki? Ty mnie atakujesz? No ładnie to wygląda. Jeżeli jest lepszy sposób na to, jak można zatrzymać rozwój tego, to możecie mi napisać. Podejrzewam, że smoła, ale nie mam smoły. Syje te łapcie. Boże, Boże, co za łapcie piękne. A! Nie atakuj mnie. To są jakieś patyki już. Co robimy? Rośnij sobie bugenwilla. Od obczaja jak wyjść na dach, bo wczoraj byłem na dachu i ją tam włożyłem, w sensie pozwoliłem jej wejść na dach. I długo, bardzo długo była, obserwowała wszystko dookoła. Jednak koty lubią z wysokości patrzeć. Muszę jej zrobić jakąś taką drabinkę, żeby sobie mogła sama wyskakiwać. Ej, 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 ej! Udasz radę sama? O kurde, widzieliście to? No sama zeskoczyła. I co, zejdziesz potem? Czy będzie płakanko? No skubana. Ha! Ja to bym mówił jakieś drabinie dla kota, a kot se po prostu sam wyskoczył. Ari, ty mnie po prostu zaskakujesz. Wyskakujesz. Jak się znudzisz i to miałcz, to przyjdę po ciebie. Ja się tu będę kręcił. Kręci się też po naszej działce dużo psów. I jeszcze jakieś zwierzęta w nocy po śmietniku grasują. Widzę po śladach, że są to duże łapy psie. I widziane te psy. O Jezu, tu jest wilgach na łapę. To na pewno nie jest Ari. To nie jest Ari. To jest wilka łapa psia. Tu tak samo. Tu. Nie, tu może być Ari. Ale w nocy coś nam atakuje śmietniki, więc je przykryć. Zrobione. Kot ma już wejście na dach. Ari, chodź pokaż ładnie, jak schodzisz. Boże, dzięki ci, że mi zostawiła Kasia tego kota. Bo jakbym tu był sam na tej działce, to bym chyba sfiksował. A tak to się cały czas bawię z kotem. Ale mam kolorową taczkę teraz. Wyobraźcie sobie za komuny takie kolorowe taczki. To by było. Mój ojciec miał takie zardzewiałe. W kolorze rdzy. A ja mam pomarańczowo, zielono, jeszcze jaskrawą.
dziecka. No i co? Będzie to jeździć? Z pustym się fajnie jeździ, ale powiem wam, jak będę coś przewoził, czy to się spisuje, czy to jest ok. Tej nie wyrzucam, ten zostawię sobie na przyszłość, jakby mnie tamta wkurzała. Wrócę do niej. Mam narzędzia i mam elementy do założenia rynny. Kto ogląda tą serię od początku, tą portugalską serię, ten wie, że już o tym mówiliśmy, ale w Portugalii rynny to nie jest coś oczywistego. Tutaj pomimo tego, że przez pół roku, mówię o zimie, pada deszcz cały czas, to oni po prostu nie robią rynien. Tu nie ma po prostu rynien. Nawet w nowych budynkach nie ma systemu odprowadzającego wodę z dachu, tylko po prostu się leje na ściany, leje się przed dom i nie wiem, od czego to się bierze. Szkoda, bo tą wodę można byłoby jeszcze wykorzystać, można by taki zbiornik na deszczówkę zrobić, potem podlewać grządki i tak dalej. Ale tutaj po prostu się chyba świat czas zatrzymał. Nie, no, ale sprzedają te rynny, także całkowicie nie można ich kupić. Więc ja byłem wczoraj w Brico i kupiłem. I robię to pierwszy raz w życiu. Będę pierwszy raz w życiu kładę rynny. No ale to chyba nie może być jakoś bardzo skomplikowane. Domyślam się, że ten uchwyt montuje się na górze, do tego się dokłada to i można sobie to, że tak powiem, regulować, żeby był spadek, nie? Bo musi po prostu ta woda sobie spływać. I na końcu zamontuję, na końcu rury, po odpływie zamontuję, jak kupię, w przyszłości takiego Mausera, 1000-litrowy zbiornik na wodę i on będzie nam pomagał w podlewaniu. Tak, żeby po prostu ta woda nie marnowała się, tylko żeby była jeszcze wykorzystana, zanim trafi do gruntu. To jest łącznik. To jest uchwyt. No, wygląda to na prostą robotę. Myślę, że to będzie spoko. Jeżeli was dziwi ta konstrukcja, która jest tam, to mogę wam powiedzieć, że to są schodki dla naszej królewny, dla naszej Arusi. Wtedy, kiedy my wyjeżdżamy, żeby ona mogła sobie wchodzić. Na razie średnio korzysta z tych schodków, żeby wejść do okna. Co ona robi? To wyskakuje po tych schodkach i wskakuje na dach. I tam siedzi sobie na dachu i potem jest z tyłu deska, żeby mogła zejść, bo miauczy i próbuje wejść przez okno albo przez okno dachowe wchodzi. Zdecydowałem, że jednak rozpocznę moją lekcję rynnowania od kibla. Tu założę najpierw i zobaczę, jak to funkcjonuje. Bo jak tutaj popełnię błąd, to nie będzie żadnego problemu, a jak tam popełnię błąd, to będzie problem, bo tutaj to jest po prostu budynek tymczasowy. Ale patrzę się i nad kamperem zwisa taka nitka żywicy. Po prostu wylewa się żywica z tych desek i nie skapnęła, tylko że taka nitka się zrobiła. Więc jesteśmy teraz przy kiblu, przepraszam, przy naszej toalecie i prysznicu. I jak widzicie, rośliny posadzone w lecie żyją. Jest im tu bardzo dobrze. Na tyle dobrze, że muszę je trochę skrócić, bo zaczynają mi wchodzić pod prysznic. I owinę takim sznurkiem, żeby nie spadały tu, tylko żeby rosły sobie przy ścianie. Oj, tam jest ten nasz... Pokażę wam cykadę, która tutaj mieszka, czy szarańcza, nie wiem, jak to się nazywa. I to jest po prostu... Nie chcę go nazywać przyjacielem, ponieważ wchodzę pod prysznic, już jestem rozebrany, odsłaniam i tu nagle taka szarańcza raz. Raz się wystraszyłem, drugi raz się wystraszyłem. Teraz za każdym razem, jak wchodzę pod prysznic, to sprawdzam, czy ten osobnik nie ma go w środku, ale bardzo mu się tu podoba. Nie wiem, co zrobić, żeby się go pozbyć. Nie chcę go zabijać. No i co, kolego? Co ja z tobą zrobię? Wczoraj miałem jeszcze żabę, malutką żabkę pod prysznicem. Wchodzę rano sobie pod prysznic, patrzę, tam żaba. Bardzo ładnie. To rynne teraz.
Jest spadek, widać, że jest różnica, nawet duży. Bardzo prosta to była robota, szybciutko poszło, klik, klik, klak, klak i zrobione. Ta rura na razie jest tak jak jest, bo tak jak mówiłem wcześniej, będzie to zbiornik na deszczówkę, więc tą rurę na pewno gdzieś będę przerabiał. Póki co ona będzie po prostu lać pod siebie, będzie zasilać naszą oliwkę i roślinki towarzyszące, pionierskie, które sobie tutaj rosną. I tyle. Zostawiam to. Na pewno spływać woda spływa. Może później zrobię jakiś taki test. Zrobię teraz ten test. Jezu, ale to jest brudne. Patrzcie się, jakie to jest błoto. Jakby te chłopy są koparką, to tu się tak strasznie kurzyło. Ale tu jest syf. Muszę to umyć. O nie, wylewa się pozarynne. Ale spływa. Był mniejszy deszczyk. To tip top. A widzisz, to już jest cenna lekcja, bo za bardzo wylewa się pozarynne. No to do poprawy. Ale zapieprza woda. Elegancko. Tylko czy zaś tyle wody będzie? No może być, teraz są takie urwania, chmury, ulewy, że może kiedyś będzie tyle deszczu. No nic, bo muszę to po prostu przesunąć o centymetr do przodu. No to nie będzie dużo roboty. Parę minut później. Pięknie się leje. Wymyję ten dach, idę na obiad, zrobię sobie coś do jedzenia i później będę robił tam. Odkąd Kasi nie ma, częściej zaglądam do książki z przepisami, którą dostaliśmy razem z blenderem Blendy Go 3 i częściej blenduję. Dzisiaj teraz zrobię sobie wzmacniający koktajl owocowy ze szpinakiem. Szpinak z własnego chowu, z naszej działki. Ananas oczywiście, jabłuszka, kiwi. Jak widzicie, wszystko tam ładnie wpycham, to się wszystko zblenduje, bo to jest najmocniejszy na polskim rynku blender bezprzewodowy. Ten blender bardzo dobrze sprawdza się w podróży, zarówno kamperem, samolotem, samochodem, można go zabrać od plecaka. Ma bardzo niewielkie rozmiary, a bardzo dużo możliwości. Można przygotować sobie jakiś koktajl, sos czy jakiś deser na wyjeździe. My korzystamy z tego urządzenia od bardzo dawna i jesteśmy zadowoleni, naprawdę bardzo dobrze się spisuje. Bardzo mocne ostrza, bezprzewodowe działanie. Prosty w myciu, wystarczy dosłownie kropla płynu, zakręcić, nalać wodę, zblendować, wypłukać i już jest gotowy do użycia. No można blendować tutaj wszystko, warzywa, owoce, robić sosy, koktajle, smoothie. Od niedawna jest też w sprzedaży taka nakładka zamiast tego, zakrętka z ustnikiem, że można po prostu zabrać cały blender razem z zakrętką i popijać sobie w czasie jazdy w samochodzie czy tam w biurze. Jakbyście chcieli skorzystać z kodu rabatowego, to my cały czas mamy kod zniżkowy 15% taniej na oficjalnej stronie Blendy Go. Jeżeli wpiszecie hasło podróżowanie bez polskich znaków, wtedy będziecie mieć możliwość kupienia tego blendera o 15% taniej. Idealnie. Nie ma dużych kawałków. Bardzo fajny blender. Polecam wam go bardzo serdecznie. Niedługo będzie sezon prezentów, więc jeżeli nie macie pomysłu na prezent albo szukacie jakiegoś fajnego pomysłu na prezent, to myślę, że można już zacząć się rozglądać i można wykorzystać nasz kod zniżkowy na stronie Blendy Go. Odsyłam was pod spodem, jest link do sklepu, tam jest kilka różnych kolorów, kilka wariantów. W sprzedaży dostępny jest też etui podróżnicze, książka kucharska z przepisami oraz nakrętka z ustnikiem. Więc można tam sobie coś jeszcze dokupić do tego blendera. Polecam. Sprzątam i wracam tam do roboty. Tylko dopiję sobie to.
Myślę, że jak kiedyś odwiedzi nas jakiś portugalski sąsiad, będzie w szoku, że założyłem rynny. To wiaty. Tak jak mówię, oni tu nawet w domach nie mają tych rynie. Do kibla założyłem. Tam wiata to wiadomo, to duża przestrzeń. Ale w toalecie nawet mamy tą rynnę, więc to będzie dla nich szok. Myślę, że musi pytać, ale po co? Ale jak to? Dlaczego w ogóle? Może zauważyliście, że czegoś tu brakuje w ogóle, nie? Bo tu rynna jest, ale tak jakby ta woda, że powiem, nie dojdzie tutaj. Spokojnie, ja mam świadomość tego, że tutaj brakuje tego plastiku. Tam leży plexi, którą kupiłem i dołożę tutaj, bo ten cały dach ma 3,5 metra. Najdłuższe poliwęglanowe panele są 3-metrowe, więc musiałbym to sztukować. Koszt łącznika jest tak wysoki, 20 euro kosztuje taki łącznik, ale to nie jest łącznik w poprzek, tylko wzdłuż. Więc to trzeba by było, że tak powiem, zainwestować tutaj kilkaset euro, żeby zrobić z poliwęglanu całość. Dlatego kupiłem po prostu plexi. Ojej, tu jest taki drapieżny ptak, a tam jest mój kot. Wow, kot uratowany. Raczej nie polowała na niego. Ptak nie polował na kota, bo kot spał pod kontenerem od wczoraj, gdzie znalazła sobie tam miejsce, gdy pracowałem. Lubi po prostu przebywać pod kontenerem. I z daleka ode mnie. Dzisiaj szukałem 3 godziny. Byłem nawet u sąsiadów. Byłem na górze, byłem wszędzie. Szukałem kota, a kot se spał pod kontenerem. Teraz się obudziła, także ją idę zanieść do kampera i kończę rynny. Arusia, ty po prostu dzisiaj sprawiłaś, że ja się bardzo tobą przejmowałem. Jeszcze tylko jedna, po prostu kilka sekund o kocie. Nasz kot ma według was jeść miękkie saszetki. No więc kupujemy mu miękkie saszetki jej. Takie, której nie ma owsa, nie ma jakichś tam ulepszaczy i tak dalej. I nasza kotka nie chce jeść tych miękkich saszetek. Więc pojechałem do sklepu wczoraj i... 78. Pojechałem do sklepu i kupiłem kilka nowych, różnych innych saszetek. Celem wypróbowania najlepszej, tej, która kotu będzie smakować i tej, która zacznie w końcu jeść. I wyobraźcie sobie, znalazłem jedną saszetkę jednej firmy. Patrzę się, gdzie była wyprodukowana. W Liechtensteinie. Liechtenstein to jest takie malusieńkie państwo w Szwajcarii. Takie miasteczko malutkie, gdzie nie ma fabryk. Przynajmniej ja tam byłem 2-3 razy, nigdy nie widziałem żadnych fabryk. Dobra, są jakieś takie magazyny. Zamek, banki i fabryka kociego żarcia. Więc chyba król produkuje tam dla swojego kota żarcie i przy okazji sprzedaje. To nie jest najtańsze żarcie dla kota, ale je. Normalnie zjada wszystko, tą miseczkę wylizuje. Więc mamy Royal. Prawdziwy royal, królewskie żarcie dla kota z Liechtensteinu. Co ja szukam rury? Zakładam ostatni element naszej układanki. Obracam. Przyczepiam, dopasowuję. Tu. Tu. Rynny założona. Bardzo fajna robota, bardzo mi się podobała ta praca. Zapomniałem o jednej rzeczy. Zapomniałem o koszyczku przeciwliściowy. Chyba się to tak zakłada. Pyk tutaj. I pyk tutaj. A teraz będę robił ten brakujący daszek z plexi. Mam już przykręconą pierwszą płytę. Trochę mi z tym zeszło, ale udało mi się to wpasować. No i woda będzie sobie spływać stąd, tu, a później do rynny. Mam już zachód słońca przed sobą, więc dzisiaj już nie pracuję więcej. Sprzątam narzędzia i reszta jutro. I mamy kolejny dzień. Jest strasznie gorąco. Ja nie wiem, co się dzieje. Jest koniec września. Mam, nie wiem, czy widzicie, 31 stopni już. Jest godzina 12, ma być 33, a jutro ma być 37. A na jutro mam zaplanowane, że będę wiercił dziury i robił taras na tym polu. Więc ja nie wiem, jak to będzie. Hej, koleżanko! Pomaga mi zmywać kotka.
Widzisz, że jest dużo brudnych naczyń. Więc myję. 37 stopni. Wychodzę z wana. Idę zrobić jakieś tutaj zacienienia, żeby ten samochód się tak nie nagrzewał, bo już jest tutaj po prostu strasznie ciepło. Tutaj powiesiłem wczoraj tak po prostu przywiesiłem takie szmaty tkaniny, koce, nie wiem, po prostu jakieś tkaniny, żeby trochę dały cienie, ale muszę tutaj zacienić to, bo mi nagrzewa po prostu to słońce. Tam jest południe i tutaj jest cały dzień to słońce i ono nadaje w tą szybę. Kotka się coś dziwnie zachowuje od 2 dni. Od koniec zacząłem karmić tą nową karmą z Liechtensteinu. Zastanawiam się, że przez karmę, czy po prostu przez to, że dowierzewa. Nie wiem. Aha, jeszcze co wam chcę pokazać. Tutaj jest drzewo, które dostaliśmy od Kamila z słonecznej farmy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ostatnio mieliśmy odwiedziny i Kamil i Gosia przywieźli nam drzewo cytrynowe. I skonsultowałem się z naszymi znajomymi florystami z Algarve. Pozdrawiam Krzyśka i Miłosza. I chłopaki mi powiedzieli, że można to posadzić już teraz. Nie trzeba czekać do jesieni. Tylko trzeba będzie po prostu to podlewać i zrobić dużą dziurę i kompost. Aha, nie kupiłem kompostu, to dzisiaj tego nie posadzę. To jutro to posadzę. Więc zobaczycie w następnym odcinku. Jezu, ale ciepło. Okropnie. Zostało nam trochę takiej maty zacieniającej z ogrodzenia. Myślę, że to rozwinę. Pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, że widzę, jak się leje żywica? To się wylało. Zobaczcie. Tam u góry się leje i tak pięknie kapie mi tutaj złotym bursztynem na dach. Nic z tym nie zrobimy. Podłożę tam jakiś papier czy coś, ale nie będę tego zdrapywał chyba teraz z dachu, bo to na pewno jest lepiące, więc poczekam do nocy albo nad ranem, kiedy jest niższa temperatura. A teraz przytakeruję po prostu te... Jezu, jak jestem niewyspany w ogóle. Idę sobie zrobić kawę, bo nie wypiłem kawy dzisiaj. Poczekajcie chwilę. Skończyła mi się kawa do mielenia. I mam zmieloną. I jest to dużo szybsze niż tak jak kiedyś wam opowiadałem o tym kręceniu. A, za dużo mleka, bo za dużo kawy. No dobra, to będzie latte. Tego mi było trzeba. O, kawusia. Kawusia to jest po prostu to, co jest mi potrzebne. Nie zrezygnuję z kawy na razie, już ze wszystkiego zrezygnowałem. Ale kawusia zostaje. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w ogóle siedzę na tym fotelu, na którym siedziałem wtedy, kiedy opowiadałem o moim problemie z alkoholem. Parę odcinków temu, taki bardzo ważny, wyjątkowy, bardzo popularny odcinek o moim problemie z nałogiem i przeszłością i tak dalej. I tam właśnie pokazywałem wam ten fotel, który był w takim opłakanym stanie, bo go dostaliśmy w takiej opuszczonej hali, on leżał. I jak go zeszlifowałem, usunąłem całą tą starą warstwę lakieru, to zeszlifowałem go do, wydawało mi się, że do gołego drewna i pomalowałem bezbarwnym lakierem i co się wydarzyło? On się zrobił brązowy. Więc widocznie jakaś bejca w środku już jeszcze była w tym drewnie, że wypuściła po prostu pigment, nie wiem jak to powiedzieć, no po prostu pomalowałem to bezbarwnym lakierem, a jest brązowy. Bardzo ładny, brązowy, stary, wygląda super. No ma te kornikowe dziurki, ale mi to nie przeszkadza w ogóle. Jest pomalowany lakierem do łódek, więc jest wodoodporny. Wiadomo, że gdzieś tam ta woda w te szczeliny może wejść w przyszłości i go zniszczyć, więc na zimę raczej go będziemy chować od deszczu, ale w lecie tu w ogóle nie pada, więc on już jest tutaj od ponad miesiąca jest na działce na zewnątrz. No nie padało ani razu przez ten czas, więc nie wiem jak się zachowa przy deszczu, ale myślę, że rok przynajmniej przeżyje.
cieniu jest 30 tutaj na naszym termometrze. Myślę, że z drugiej strony by było cieplej. Dobra, bez gadania, robię to coś. Drabina i jazda. Jeszcze wam nie mówiłem, ja skończyłem tą pleksję do końca, już jest tam wszystko położone, tylko jeszcze nie mam takiego łącznika, to muszę sobie kupić taki łącznik, który łączy te płyty i wtedy będzie tip-top, ale już jest docięte, włożone, tylko brakuje takiego jednego elementu. Kasia, jeśli nas oglądasz, pożyczyłem się twojej tej metalowej linki, czy nie wiem, aluminiowej. Już użyłem jej tam przy toaletach, a teraz ją będę używał tutaj, także jakbyś się dziwiła, jak wrócisz z jej mniej, to po prostu ja ją zabrałem, nie kot. Dobra, to nawlekamy. Żagiel. Odpłynę przy silniejszym wietrze. Zrobione. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście dzisiaj ze mną w tym odcinku, że towarzyszyliście mi przy tych różnych pracach domowych, ogrodniczych, organizacyjnych. Jeżeli się wam podobał ten odcinek i podoba wam się w ogóle ta seria tych filmów, to pamiętajcie o tym, żeby dawać łapkę w górę, pod spodem, pod filmem, albo na telewizorze, w zależności gdzie tam kogo oglądacie, czy na komputerze. To bardzo ważne. Dla nas to jest naprawdę bardzo istotne i bardzo ważne i pomaga nam to po prostu dotrzeć do szerszego grona osób, nawet naszych widzów, którym się niektórym nie wyświetlają te filmy, bo dawno nie zostawili żadnych łapek w górę, żadnych reakcji, nie napisali komentarza, więc YouTube myśli, że oni już nie chcą tego oglądać, więc nie pokazuje tych filmów. Więc żebyście nie ominęli następnych naszych filmów, to zachęcam do tego, aby to zrobić. W przyszłym tygodniu, jak Bóg da, to będę robił taras. Wszystko jest zaplanowane, że jutro rozpoczynam pracę od wierty i zalewam betonem, słupki, fundamenty, mam drewno załatwione, matę geowłókninę zamówioną, tylko że po prostu ma być 37 stopni i nie wiem, czy mnie to nie spowolni. Zobaczymy. Więc zapraszam was na przyszły tydzień, zobaczycie, co będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.